Siema wszystkim, moi drodzy, dzisiejszy film będzie obfitował w info gatunkowe ptasznika z rodzaju Psalmopoeus irminia, czyli to jest ptasznik wenezuelski. Oraz, jak widzicie, ja tutaj mam dwa pojemniki, jeden mniejszy, drugi trochę większy. Generalnie tutaj jest moja dorastająca samica, ostatnio jej się wyliniało, czyli zrzuciła skórę, w związku z tym czas ją przełożyć do, no niestety, ale zawsze coś, ciut większego pojemnika, to jest tak zwany braplast. Dla ciekawskich, tego typu braplasty ja kupuję na czeskiej giełdzie terrorystycznej w Ostrawie i koszt takiego pojemnika to jest około 4 zł. Jest to bardzo niedużo, ale w Polsce się niestety nie spotkałem z takimi pojemnikami, natomiast w Ostrawie są. Minus tych pojemników jest taki, że teraz, kiedy on jest czysty i umyty, to jest względnie przezroczysty, natomiast kiedy nie jest czysty i nie jest umyty, no to jak widzimy trochę trochę mu brakuje do perfectly clear. No i słuchajcie, tak jak mówię, będziemy przekładać tą właśnie samicę, która siedzi tu, do tego pojemnika. Na wstępie może pokażę, bo ominąłem aranżację, bo słuchajcie, tutaj nie ma co pokazywać tak naprawdę. W tym pojemniku jest, no jest niewiele, jest świerszcz, którego wrzuciłem, sztuczna roślinka od bioter.pl, kawałek tuby korkowej od również bioter.pl, no i włókno kokosowe, czyli generalnie taki standardzik. Tak to wygląda, z racji tej, że psalmopeusy lubią takie tuby korkowej, to one raczej... To moja samica raczej na pewno będzie szczęśliwa właśnie z takiej tuby. Tutaj dwie wylinki spędzi i jak dwa razy wylinieje, to już ją przełożę do docelowego terrarium. Niech ma. Więc tak to, słuchajcie, wygląda. Generalnie to nie wiem, od czego zacząć, bo chciałem wam coś tam powiedzieć. Ja oczywiście, słuchajcie, tutaj przede mną mam otwarty opis gatunkowy na stronie arachnea.org, bo jak już wam mówiłem, to jest rzetelna strona z fajnymi informacjami i po prostu warto się posiłkować wiedzą właśnie z tej strony. No więc jakby to zrobić, żeby... No dobra, słuchajcie, no to może ja będę tak nawijał i robił naraz. No więc słuchajcie, ogólnie to dorosłe samice tego gatunku dorastają do 5,5 dc. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest dc, jest to skrót od długości ciała, czyli jeśli jest 5,5 dc, to dorosła samica może osiągnąć 5,5 cm długości ciała, czyli liczymy tą samą długość ciała pająka, nie liczymy odnóży. Tak to wygląda. Tutaj oni piszą, że z odnóżami ona potrafi osiągnąć 15-17 cm, czyli no jest to taki przedstawiciel niemałych pająków, ale też nie jest największy, to na pewno. Samce natomiast mniej więcej 4,5 cm długości ciała osiągają i nie więcej. Słuchajcie, jak widać, ona sobie zrobiła taki dość pajęczynowy raj tutaj. Widzimy wylinkę. I tam głębiej widzimy pająka. Widzimy wylinkę. Widzimy też, że ta wylinka ma takie właśnie fajne pomarańczowe końcówki odnóży, no bo ten pająk właśnie tak wygląda. To jest fajne u tego gatunku. Co jeszcze mogę wam, słuchajcie, powiedzieć? To jak pająk, jak dorosła samica wygląda, to nie mówię, bo zaraz zobaczycie. Natomiast samce się diametralnie różnią. Samce są takie, poza tym, że są dużo bardziej wątłe, to dodatkowo są praktycznie całe brązowe, czy takie szaro-brązowe. No i właśnie jedyne, co im pozostało, to te takie pomarańczowe końcówki odnóży. Natomiast nie są ładne, są brzydkie, wyglądają jak wycior do fajki. Więc tak to wygląda, słuchajcie. Jeszcze mamy tutaj informację, że długość życia samicy wynosi nawet kilkanaście lat. Natomiast samce, one dożyją sobie parę miesięcy po osiągnięciu dojrzałości, czyli tej ostatniej wylinki, no i padną. I rzeczywiście, słuchajcie, miałem samce tego gatunku u mnie na hodowli. On mniej więcej 5 czy 4 miesiące pożył i po prostu zmarł ze starości. Więc różnica w długości ciała jest diametralna. Jeszcze zanim, słuchajcie, wyjmę tego pająka, chcę uczulić was na to, że według mnie...
Jest to pająk niepolecany dla początkujących osób, które nie miały żadnej styczności z ptasznikami. I ja wiem, że ostatnio w internecie na przykład pojawił się taki dość kontrowersyjny kanał. Nie będę podawał jego nazwy, ale no, chłopak nie ma bladego pojęcia o tym, co robi. Inny chłopak, który wydaje się, że ma pojęcie, wysłał mu pająki, które się totalnie dla niego nie nadają. I między innymi właśnie jest tam młoda Irminia, słuchajcie. Irminie są bardzo skoczne, bardzo szybkie. Jak coś zdenerwuje, to po prostu gryzą i kąsają. I słuchajcie, tu na dole opisu gatunkowego, ja już wam kiedyś mówiłem, że na Arachnei na samym dole jest taka ocena, taka tabelka ocena. No i tutaj słuchajcie, zjad, szybkość, temperament, trudność hodowli, podatność na błędy hodowców. Więc słuchajcie, a jeszcze poniżej jest pokazane, ile punktów pająk zdobył i dla kogo jest on polecany. Więc słuchajcie, zaczniemy od tej właśnie, przeczytamy na samym początku Irminię. Jad 1. Ok, czyli Irminia jest stosunkowo słabo jadowita, tak jak na przykład Brachypelma, czy Gramostolla, czy Chromatopelma. Dobra, szybkość 3. W skali 5-punktowej, słuchajcie. Więc jeśli jest szybkość na 5, to jest szybkość ponad połowę w skali, to nam daje do zrozumienia, że ten pająk zapieprza. Może nie teleportuje się, ale jest szybki. A młode pająki, to w ogóle one robią takie po pojemniku, więc są dość szybkie. Słuchajcie, temperament jest na 3 w skali 5-punktowej. Jeśli widzimy, że temperament jest na 3 w skali 5 punktów, to wiemy, że ten pająk po prostu nie jest odpowiedni dla osób, które nigdy nie mają styczności z pająkami. Najpierw kupcie sobie brachypelmę, na niej się nauczcie wszystkiego, co możecie i potem sobie już kupujcie tego typu pająki, bo one wchodzą w taki, jakby wprowadzają terrorystę w wyższy level. Czyli ja miałem do tej pory spokojnego, potulnego, wolnego i nieagresywnego pająka i mało jadowitego, to teraz sobie kupię szybkiego, agresywnego, skocznego, mało jadowitego pająka, ale agresywnego. Nie mówię, że każda jest Irminia agresywna. Zaraz zobaczymy, czy moja jest agresywna po wylince, nie wiem. Zobaczymy. Przed wylinką też nie pamiętam, bo ja jej wrzucam jedzenie, no i tyle. I słuchajcie, mamy dalej. Trudność hodowli 2. Czyli nie jest to jedyneczka, jest podatność na błędy hodowców też 2. Czyli też musimy w miarę starać się zapewnić jej takie warunki, jakie są w opisie gatunkowym podane, żeby ona nam przeżyła. Słuchajcie, ogólna ocena to jest 11 i notka polecane dla średnio doświadczonych hodowców. Jeśli na arachna.org jest napisane, że jest polecane dla średnio doświadczonych hodowców, to tak właśnie jest, tej wiedzy nie podważamy. Wiadomo, znajdą się teraz osoby, które na dole w komentarzach powiedzą: o, ja sobie kupiłem nawet powiedz loteria na pierwszego pająka. No to dobrze, ty sobie kupiłeś, ale nie chcę, żeby to, co ja powiem, później zostało odebrane w dwojaki sposób i ktoś będzie miał do mnie pretensje, że nie wiem, że a, mówiłeś, że można takiego pająka kupić na pierwszego i będzie spoko, a mój jest agresywny. Więc ja mówię od razu, tego pająka nie można kupić. Jak chcesz, na własną odpowiedzialność, rób co chcesz, kup sobie nawet kobrę królewską, to jest na twoją odpowiedzialność. Ja mówię, jak jest ogólnie przyjęty kanon, że tak powiem, stopniowania posiadanych gatunków ptaszników i ten się nie nadaje na pierwszego. Dobra, i to jest tyle, słuchajcie. Dobra, może weźmiemy i tutaj jeszcze wam powiem o temperaturze. Generalnie w ciągu dnia to jest między 25 a 28 stopni, więc w sumie warto podgrzać, ale nie przegrzać. Raczej w pokoju osób, które nie mają zwierząt, jest około 22-23 stopni, więc tego typu lampka załatwi sprawę przed pojemnikiem, po prostu będzie grzała nam terrarium. W nocy spadek do 20 stopni, czyli w zasadzie norma. Wyłączamy grzanie, idziemy spać i wtedy w naszych pokojach jest koło tych 20 stopni. Jeśli tam będzie 19, to też pająk nie umrze. I wilgotność to jest 70-75%, czyli dość wilgotno. Skutkuje to tym, że tego typu pojemnik ja będę zraszał mniej więcej, tak w miarę obficie, 3 razy w tygodniu. I to powinno załatwić sprawę. Słuchajcie, ja teraz wstanę, bo ten pająk jest skoczny i ja nawet nie wiem, czy jest agresywny, konkretnie mój gatunek. No i po prostu
Bierzemy się do roboty. Jak widzimy tutaj ona sobie zrobiła, no tak, a nie inaczej. Rozwalimy jej to trochę. O, jaka ona, słuchajcie, jest ładna. No i dobra, teraz kiedy już nam pająk wyjdzie, mogę coś więcej o nim powiedzieć. A mianowicie, samice tego gatunku charakteryzują się takim bardzo fajnym, smolisto wręcz czarnym odcieniem ciała. Właśnie z taką przyjemną, nie wiem jak to nazwać, poczekajcie, ja tutaj wyostrzę. Z taką dość, no taką kratką pomarańczową na odwłoku. No i czekajcie, ja teraz może tak zniżę, żeby mieć pewność, że kolorki fajnie wyglądają u tego pająka. No i jak widzimy, słuchajcie, no widać te fajne pomarańczowe takie, można by rzec, pantofelki. Może nie, pantofelki są awikularia. No ale jest to naprawdę fajny, taki właśnie smoliście czarny ptasznik. Jest on szybki, słuchajcie, jest skoczny. Moja samica może nie jest w tym momencie jakaś taka wybitnie skoczna, ale pewnie z tego względu, że niedawno liniała, jest trochę głodna i jeszcze po prostu jej się nie chce. Tak ona wygląda. Słuchajcie, zrobimy coś głupiego. Ja postaram się wziąć na rękę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jaki będzie rezultat tego przedsięwzięcia i zabiegu. A nóż mnie nie ugryzie, a po prostu chciałbym wam ją pokazać troszkę bardziej tutaj na filmie. Ja sobie wytrę ręce, bo mi się trochę spociły, a różnie bywa, jak pająk poczuje pot, to może pomyśleć, że coś jest nie tak i może ugryźć. Tak, słuchajcie, wygląda Irminia. Ona coś tutaj helicyrami rusza. Bardzo bym nie chciał, żeby mnie ugryzła. Trochę się boję, wiecie. Dobra, ja ją odnoszę, bo się boję. Mówię serio. To już jest dość duży pająk. Jak mnie ugryzie w dłoń, to mi będzie nieprzyjemnie. Przekładam ją. Przełożyłem. W zasadzie tyle, słuchajcie. Tak to wygląda. Jeszcze może wyjmę... O, wiecie co zrobię? Wiem, co zrobię. Wyjmę kamerę teraz ze statywu. Ja ją troszkę wygonię, tylko nie wiem, gdzie mógłbym ją wygonić, żeby fajnie ją było widać. Może postaramy się wygonić tutaj. W ten sposób. I wtedy już nie na rękach pokażę wam, jak ona wygląda. Pod warunkiem, że nie będzie chciała spieprzyć. A nóż stanie. Ostrzy się to, czy się nie ostrzy? Słuchajcie, no ona sobie tutaj macha nóżkami. Ogólnie nic wielkiego. Uciekła nam, ale ją postaramy się tutaj do góry z powrotem zapędzić. O, jakby tak została. Ja teraz jeszcze postaram się tutaj lampę moją kupioną dzięki patronom dostawić, żeby było dość jasno i właśnie tak dość kolorystycznie odwzorowanie, żeby było ok. O! Mniej więcej o to chodziło. Tu jak widzimy te naprawdę bardzo fajne nóżki. Każde, przednie i tylne również takie są. Tu jest ten odwłok, o którym mówiłem. Właśnie jest taka kratka. No i słuchajcie, taki czarny, smolisty karapaks. Tu może jakiś odcień niebieskiego się wdarł, ale ogólnie niebieskiego nie ma na żywo. Przesuniemy ją jeszcze. O! O, no dobra, to jest maksymalne makro, jakie mój telefon zniesie. Tak wygląda ta samica. Na oko, słuchajcie, ona ma około 5 cm ciała, więc na dobrą sprawę mógłbym ją już teraz rozmnażać, ale nie chcę jej rozmnażać, bo ptaszniki mają to do siebie, że jeśli jest jakaś młoda samica, która już osiągnęła dojrzałość płciową, a ta samica właśnie tak właśnie zrobiła, czyli osiągnęła ją, i ją dopuścimy, to ona, jeśli złoży kokon, to zostanie karłem. Ona po tym kokonie przy kolejnych wylinkach już nie będzie rosła. Więc ja wolę sobie na spokojnie poczekać, niech ona urośnie tak jak trzeba, no i wtedy będę mógł ją dopuszczać. Także tak to wygląda. Dobra, tą kamerę już chowamy. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda ten pająk.
Jest bardzo ładna, naprawdę. Polecam ten gatunek ptasznika, bo no po prostu jest prześliczny. I to widać, że ten pająk jest ładny. Tak właśnie on wygląda. Nie mam w zasadzie co dodać i co ująć. Także go zamykamy. Teraz, tylko że w tą stronę. Ok, zaczaśnięte. Resztę zrzucamy z kadru. Ja sobie przysunę krzesło. I jeszcze, słuchajcie, parę słów na koniec. To był taki szybki film. Mam nadzieję, że coś wam rozjaśniłem. Jeśli chcecie więcej wiedzieć o tym ptaszniku, to oczywiście gorąco was zachęcam do wejścia w arachnea.org albo nawet wpisania Psalmopoeus Irminia w Google z dopiskiem arachnea. Wtedy pierwszy link od góry. Mamy bardzo fajnie. W każdym opisie gatunkowym są zdjęcia samicy, samca, osobnika młodego. Jest naprawdę bardzo dużo wiedzy. Tak patrzę, co tutaj jeszcze. O, występowanie i biotop, słuchajcie. W naturalnym środowisku pająk ten konkretny zamieszkuje tereny Wenezueli, Gujany w Ameryce Południowej i Gujany w Ameryce Południowej. Buduje gniazda u pni drzew w lasach tropikalnych. Wysokość, na jakiej znajduje się gniazdo, zazwyczaj nie przekracza 2 metrów. Rzeczywiście, słuchajcie, w warunkach terrariowych właśnie to można zaobserwować, że mimo że ten ptasznik jest nadrzewny, to w przeciwieństwie do, powiedzmy, avicularia, które budują gniazdo w maksymalnej wysokości terrarium, z wyjątkami jakimiś tam, ale reguła mniej więcej jest taka, to te pająki, mimo swojego trybu życia nadrzewnego, budują, powiedzmy, takie może buty, które idą od ziemi do góry. One są obsypywane torfem i one sobie tam budują bunkier. Więc to jest właśnie tego typu ptasznik nadrzewny. Ona sobie tutaj teraz siedzi i będzie siedziała przez następne 2 wylinki. W zasadzie nic więcej nie mogę dodać, słuchajcie. Z kwestii informacyjnych, jeśli macie niedobór wiedzy, zapraszam na grupę na Facebooku, która się nazywa tak samo jak mój kanał, z dopiskiem grupa. Jeśli bez dopisku grupa wpiszecie nazwę mojego kanału na Facebooku, to wyskoczy wam mój fanpage, na który też serdecznie zapraszam, bo tam są różne zdjęcia, wszystkie takie kwestie informacyjne są najpierw tam, a później dopiero tu, więc to jest spoko. Jeśli macie niedosyt filmów, które wrzucam, to zapraszam was na Instagram, bo na Instagramie wrzucam, wiecie, nie wiem, karmię coś, biorę telefon, nagrywam i jest taki szybki filmik z karmienia, więc też to jest spoko. Kolejna sprawa, jeśli chcecie taką fajną koszulkę, to jest konkretnie Poetry Loteria tutaj, napis to jest Your Fear My Passion. Jeśli taka koszulka wam się podoba, to w linku pod filmem jest link do, w opisie pod filmem jest link do kapsela, na kapselu możecie sobie taką koszulkę zamówić. Jest ona fajna i wyraźnie pokazuje, co mnie jara i co mnie podnieca. Żartuję, tylko mnie to jara. I to jest tyle, słuchajcie. Nic więcej nie jestem w stanie wam powiedzieć. Trzymajcie się. Już niedługo wyjdzie fajny odcinek, bo idzie do mnie paczka od moich patronów, w sensie ufundowana przez patronów. Jest tam fajny pająk, inny fajny, nie powiem co, bo zdradzę, więc nie mogę wam nawet powiedzieć, czym jest to zwierzę, więc stay tuned i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie i cześć.